At the end, I should feel happy about the draw. When I say should, that means I wouldn't feel normally with the draw coming to this field. We wanted to win, but having everything on the pitch, everything what we saw, especially scoring the last goal in the last minute or minutes, I should be happy, right? You gonna translate? Mm-hmm. Pod koniec meczu zdecydowanie powinienem cieszyć się z remisu. Chcieliśmy wygrać, chcieliśmy, żeby zdobyć punkty. Mieliśmy wszelkiego rodzaju możliwości do tego, aby osiągnąć jak najwyższy cel. Mimo to, to akurat nie udało się i na szczęście dobrze, że zdobyliśmy ten jeden punkt po tej ostatniej akcji i z tego mogę być zadowolony. I would be careful with the, when I say, I didn't say that I am happy with the draw, that I said that I should be happy with the draw, considering everything. This is a bit of a difference. If you can make sure you have it, it's fine. This here. No, powinienem, powiem inaczej, że powinienem być zadowolony z tego remisu, aniżeli, że jestem po prostu zadowolony z tego remisu. Także tutaj możemy tak naprawdę to wszystko podjąć. We didn't react in the crucial moments of the game the way that we tactically agreed, and that is the part that I'm unhappy with. We had a game in our hand two times, one in the first half in the beginning of the match, and the other time when it was 1-1. But again, tactical reactions and focus and concentration on the things that we agreed on, we weren't doing as we wanted. Mieliśmy ten mecz pod kontrolą kilka razy. Najpierw, kiedy mieliśmy jeszcze remis 0-0, potem, kiedy było 1-1, brakowało nam takiego, brakowało nam jednak dokładnie tego całego spostrzeżenia. Brakowało dokładnego wykończenia tego taktycznego, mimo całego zrealizowanego planu. Jednakże tutaj trzeba uznać, że naprawdę ten punkt jest cenny, ale niestety zabrakło dokładnie czegoś, aby zdobyć cenne 3 punkty. And at the end we, because we won 5 games in a row up until the previous weekend, we started to think, it seems to me that we started to think that we can win the games without a maximum focus. I think I see the players gave their best physically and emotionally, but as they say, lack of focus, lack of tactical concentration and tactical focus took away 2 points from this game, and we will have to work on this. Also, having those 5 games won, we got only 1 goal conceded. In the last 7 days, we got scored on quite a few times, and we have some defensive problems, and this is a part that we're going to have to work on and focus on a lot more. Mieliśmy jeszcze przed 2 tygodniami serię 5 meczów z rzędu wygranych. Zdołaliśmy tutaj tylko i wyłącznie zdobyć ten punkt. Zabrakło dokładnie maksymalnego skupienia, pomimo że zawodnicy fizycznie dali z siebie wszystko. Zabrakło koncentracji, które spowodowały, że straciliśmy te cenne 2 punkty. Było dużo problemów w obronie, nad którymi musimy popracować w najbliższym czasie.